Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty i zaczniemy sobie od tego, że musimy zebrać trochę tej słomy, niestety. Gdyż, iż ponieważ, no, jak sami dobrze pamiętacie, niestety brakuje nam do tego, żeby w ogóle móc... Weź to zbieraj tak, żeby... O właśnie. Brakuje nam słomy, żeby w ogóle móc wytworzyć, czy też do końca wybudować stodołę. Także jak najbardziej chciałbym uzupełnić te nasze braki. W ogóle to nam brakuje jeszcze chociażby tej słomy, żeby móc robić tego. Pochodnie. Też nie jest wcale za dobrze. Dobra. Ile myślę, że tak ze 60 wystarczy, nie? Dobra, daj 64. O właśnie. Idziemy. Idziemy kończyć budowę. No. I teraz to w ogóle nie jest obok siebie. Wszystko ładnie rozplanowane, wszystko ładnie poukładane. Tak przynajmniej ja to widzę w tej chwili. A te brzuskę i tak bym musiał wyciąć i tak, także jej się od razu pozbywamy. Tej brzuski w sumie też nie będziemy potrzebować. A tych dwóch też się pozbędziemy od razu. Nie! No. Już mnie tu straszy. Cyk, cyk. No już, Jezu, jak ty dyszysz. No nie jest aż tak tragicznie, przecież. Kilka uderzeń, a ty robisz z igły widły, no. O, przetrwanie jeszcze żeśmy poprawili, nieźle. Łowiectwo byśmy musieli poprawić przede wszystkim. Kurczę, słaby poziom mamy strasznie. I ciągle nie mamy tego zmysłu, który pozwala nam zwierzęta wyszukiwać. Żeby się nie nadziać znowu przypadkowo na jakiegoś wilka czy inne coś. Już? Już, dobra. Dawaj jeszcze to. Nam jest potrzebna stodoła w tej chwili tylko i wyłącznie po to, żeby móc wytwarzać ze zgnilizny tego. Pomóż mi. Nawóz. Także to tylko i wyłącznie dlatego. O, akurat na styk wszystko. Nieźle. Tylko i wyłącznie dlatego, żeśmy tego potrzebowali. Dobra. Róbmy w takim razie tak. Ja bym bardzo chciał sobie już wyznaczyć mniej więcej chociaż. No co ty gadasz? No jak to blokuje? Co blokuje? Aha, droga. Dobra. Cóż za bandyctwo, no. Dobra, tu zrobimy tak. I tutaj od razu bym sobie chciał wyznaczyć drogę, proszę ja ciebie. Tutaj tak. Dobrze. Tak bym to widział. Póki co to sobie to zniszczymy. No tego nie potrzebujemy. Dobra, jest. Będziemy wiedzieć, gdzie to będzie można postawić. I o to w tym wszystkim przecież chodzi. Dobra. Jako, że tak naprawdę musimy jeszcze wrócić do tamtego miasta. W celu... Zapiszę grę przede wszystkim. Musimy wrócić do tamtego miasta, żeby odebrać ten jeden kufel. No i do tego jeszcze przy okazji chciałbym sprawdzić. Po pierwsze. Tamten północny dom. Przyjąć jeszcze jednego rolnika. I chciałbym sprawdzić, czy tutaj przypadkiem się nie zrespiły jakieś rzeczy. Bo z tego co pamiętam, to całkiem sporo ich tu było. Pusty, pusty.
pusty. Czyli nie. Czyli już nie ma sensu tutaj. Pewnie, że nie ma sensu. Nie ma sensu tego zwiedzać nawet. Dobra. Idziemy do miasta. I sprawdzamy sobie te północne, opuszczone budynki. Jestem mega ciekaw tej piwnicy. Naprawdę tyle razy, co ja tam byłem i ani razu nie zauważyłem, że tam jest jakieś wejście w ogóle gdziekolwiek. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Daj mi tego chłopa jeszcze. Siemasz, Paziu, gdzie jesteś? O, dzień dobry. Cześć. Obawiam się, że to nie przeżyje długo. Jeśli po prostu umieścisz na nim trochę kwiatów, to może. Ale wiesz, jak to jest w tawernie. Pewnie odpadnie już pierwszego dnia. Jest jak nowy, nawet nie zauważą. Wszystko jedno. Dobra, gdzie on jest? Cześć. Mam jeden z kufli. Dobra robota. Och, stłukł się. Tak, Sulibor stłukł go ostatnim razem i chciał go naprawić przed przyniesieniem go z powrotem, ale był zbyt zawstydzony, żeby to zrobić. Biedna dusza. Miło, że próbował. Nie sądzę jednak, by trwało to długo. Mimo wszystko dziękuję. Liczy się myśl. Słuchaj. Jesteś tu z powodu piwa czy glinianych kubków? Przyprowadzam do domu jej królewską mość, króliczą księżniczkę. Przepraszam, ale nie jestem pewna, czy nadążam. Ja też nie. Czy nie wiedzieliście, że nie jest to zwykły gliniany kufel, ale zaczarowana królicza księżniczka? Czy ty piłeś z tego glinianego kufla? Sporą ilość alkoholu, jeśli wolno dodać. Nie, nie zrobiłam tego. I nie mogę sobie przypisać zasługi za to, że to wymyśliłam. To wszystko wyobraźnia Araci Gniewa. Och, a więc stał się jego wyimaginowanym przyjacielem. Pamiętam, że też takiego miałem. Mieszkał w starym koszu. Ja też takiego miałam, kiedy byłam dzieckiem. To twoja nagroda za sprowadzenie księżniczki z powrotem do domu. Dziękuję. Hello. Take care. A co powiesz na kilka rund w karty? How are you? Nie gram, kochanie. Obawiam się, że nie dam ci wymówki, żebyś nie szukała swojej zgubionej, adoptowanej córki. Co? No, nieważne. Wziąłem cię za kogoś innego. Nigdy nie traciłabym czasu na grę w karty, gdyby moja córka, adoptowana czy nie, zaginęła. Okej. Dziwne to było, ale okej. Siemasz! Odzyskałem jeden z twoich glinianych kufli. Co? Jak to? Gdzie był? Należy uważnie obserwować zawody w piciu, bo ktoś może chcieć wziąć kufel jako trofeum. Szczęśliwy kufel. Co to jeszcze ludzie wymyślą? W takim razie dziękuję. Czekaj. Znalazłem kilka twoich glinianych kufli. Widzę to dość często. Co się z nimi stało? Prawdopodobnie Poznomir gubił je, będąc pod wpływem alko. Tak wiele? Ech, nigdy nie wypuszczę go z mojej tawerny bez eliksiru trzeźwości. To może być dobry pomysł. Cześć, słuchaj. Jako, że mi kilka rzeczy dałeś, to ja tobie bym chciał je odsprzedać. Piwo żytnie, wino, miody pitne, dziękuję. Jednocześnie kupię od ciebie jagody, bo są tanie. I to chyba, kurczę, tyle tak naprawdę z rzeczy, które mógłbym od ciebie odkupić. Dziękuję. Ty? Nie, nie. Żegnaj. Ty, nie ty. To też nie ty. Z tobą chciałbym porozmawiać, właśnie. Daj czubajkę kanie, gorzkielca, proszę ja ciebie. To muchomor, podgrzybek, ryc, smarc i to tyle. Dziękuję. Tak, tak. Ach jo. Ty niestety nie masz tego, czego ja potrzebuję. Dobra. Hello. Czy od ciebie dostanę jagody? Dostanę jagody i to taniej niż tam. Good luck. Cześć. Powiedz mi, że masz jakieś tam fajne towary. Dobra, wezmę kłody od ciebie na pewno. Kamienie też kupię.
Gnój też wezmę. Nawozu się nie opłaca, ale gnój wezmę, czemu nie? Powiedz mi jeszcze, że masz na przykład coś fajnego typu... Może pszenicę byśmy kupili? Tak. Ze 40... Nie, no z 50 weźmy. Dziękuję. Sporo na to wydajemy, ale okej. 6,5 za ziarna żyta, a tutaj... Dobra, weźmy to żyto. Zawsze to słoma jakaś wpadnie z tego. I pszenicę też tak weźmy. Dzięki. Narka. Trochę żeśmy zainwestowali, ale mam nadzieję, że będzie warto. Dobra. Questy porobione, to możemy sobie stąd już uciekać. Tylko kurczę, którędy to się wychodziło z tego domu? Tutaj widzę jakieś wyjście, jest dobra. To ja tak. Północne rejony, to na pewno. Ale zanim tam, to ja bym chciał zobaczyć, czy tutaj mamy przypadkiem jakiegoś rolnika jeszcze. Siema. Tak długo jak to możliwe będę budował te amazońskie osiedle. Nie. Czy też bardziej wioskę amazonek. Zapisz grę na wszelki wypadek. O! A cóż, cóż to tutaj leży? Hola, hola. Pszenica i ser i kłoda? Nie no, kłodę to jak wygrać życie. Wsio? Wsio. No i dobra. Zapisz grę i weź ty mnie to pokaż. By się nie okazało, że tu bandyci jacyś zaraz będą. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy jest to gdzieś podświetlone w ogóle? No nie. Łup jest pusty. Tu też niczego nie ma. O kurczę, to o tym żeście mówili. O ja. Ty, no to fajne. To tyle, to tak. To kurczę, to fajna sprawa. Dobra, dawaj mi to wszystko, co tu jest. O, jeszcze. Jeszcze sadzonki chmielu, jak miło. I brązowa łopata, jeszcze milej. Aby miedzi i złoty pierścień. Fajno, fajno. Coś jeszcze tu znajdę? Nie. Ale szkoda, że my nie możemy takich piwnic w ogóle budować. To by było też fajne. No ale kurczę, dobra, podoba się. Podoba mi się to bardzo. Bardzo fajna sprawa. Mieliście rację, jak najbardziej. Zwracam honor. Pytanie, przy ilu takich domkach ominąłem to całkowicie. Podejrzewam, że kilka takich było. Ale dobra, no cóż, ja nie będę tutaj kombinować teraz. Rozwińmy sobie punkcik umiejętności. A tak, mniejsze zużycie kondycji, to na pewno. Ale tak, przede wszystkim to ja bym chciał zobaczyć dziennik. Ile mamy czasu na to? Jeszcze mamy trochę na to czasu.
Chleb, owsianka, suszone mięso, suszone rybie mięso i babka lekarska. Dobra, to ja nie będę tego tutaj na razie rozwijać. Przejść się do tych skałek, czy przejechać transportem? Ja może przejadę się transportem, co? Oszczędzę i sobie, i wam niepotrzebnej podróży, która i tak niczego nie wniesie. Poza tym, że zajmie kilka, jak nie kilkanaście minut. Tylko kurczę, gdzie jest ten chłopak od szybkiej podróży? Chociaż kurczę, wiecie co? Która jest godzina? 19. Ja nie będę się tutaj... Poczekaj, bo muszę odejść stąd w ogóle. Ja nie będę tutaj... Nie wiadomo, jak bardzo kombinować. Rozpal ognisko. Śpij do rana. Dziękuję ci bardzo. I padać przestało. O, widzisz, już coś leży. A może bandziorów jakiś napotkamy na swojej drodze? Boże, jak ja lubię się przechadzać w ogóle po tym miejscu. Znaczy, ogólnie w tej grze. Tak po prostu zamilknąć na chwilę i przejść się po tym lesie. Naprawdę te dźwięki i to wszystko. No, mega, mega, mega mi się to podoba. Bielika upolowałem, o rany. No to chyba nie za dobrze. Dobra, tam nie lezę, bo tam jest niedźwiedź. Jesteś brudny, ojojki, wielkie rzeczy. Ty, a w tym domku tutaj nie ma piwnicy? Dobra, dziwna melodyjka się odpaliła na chwilkę. Zapisz grę, bo różnie może być. Nie wiem, coś... Serio, wilki tam były? Ty, wilku polował zająca, what? Co tu się w ogóle dzieje, ty? Ups, strzały mi się skończyły. Czekaj, czekaj, zaraz do ciebie wrócę, czekaj. Niech będą nawet te, co za różnica. Czy ja go... Nie.
Gdzie ty idziesz? No chodźże tu. Może pierwszy raz to ja go, nie wilka. Chodźże tu. Jezu, nie ten wilk mnie goni, co chciałem. Odczep... Oła! Co tu się... To nie był ten sam wilk, ty. Co tu się wydarzyło właśnie? Proszę już nie włączać mi tej lej. Lubię, ale nie przesadzajmy. Nie lubię, jak nie wiem z kim walczyć. Dobra. Mikstura leczenia, pewnie. O, tam jesteś, hej. Bez sensu to było kompletnie. Gdzie on jest? No już mi odpadł to lej, to przynajmniej będę wiedział, że coś mnie tutaj chce bić. Jezu. Co, on mnie nie widział? Dziwna akcja. I puste jeszcze. O! Proszę bardzo. Szkoda, że czaszki nie mogę zabrać. Tu niestety nic. I tu niestety też nic. No nie zmienia to faktu, że lej. I teraz mamy dwie opcje. Albo dzida ogień w szopie. I tak chyba zrobimy. Licząc na to, że nic nas tu nie zaatakuje po drodze. Dobra, pokaż mi, czy ja mam w ogóle... Mam znacznik ustawiony na skałki, także jest okej. Okay. No niby widziałem, ale kurczę... Jakoś tak ciężko się walczyło, szczerze mówiąc. Weź się napij. Ba, nawet możesz coś zjeść, na przykład ser. Ja wiem, że nie miało być łatwo, ale kurczę, no bez przesady. O, jakaś chałupka. Ja chętnie... Chętnie sprawdzę, co tam znajdę. Czy w ogóle cokolwiek tam będzie ciekawego i wartego uwagi. Najgorzej, bo do domu mamy kawał drogi. Zapisz grę. Jak to miejsce występowania niedźwiedź? Co tu? Ile tu rzeczy jest? Halo. O, 3 monety. Butelki, dzbany. O, monetki jeszcze, proszę bardzo. 2,5 monety. Na tych dzbankach więcej zarobię, jak je sprzedam. Piwnica jakaś, coś? No i proszę. I zarobiony. Dobra. Uciekam stąd.
Nie chcę się z niedźwiedziem tłuc, nie mając nawet żelaznej strzały. Oho, widzę, że brakuje już jakichś surowców. Aha, nawozu pewnie, dobra. Albo nie tyle nawozu, co nasion kapusty, bo też może jej brakować. A najgorzej, bo ja nie mam nawet miejsca pracy, gdzie mogę ją przydzielić teraz. Jak już się uporała z tym wszystkim, co tam było. Także tu trochę słabo. Trzeba będzie faktycznie ogarnąć jeszcze rolnika jakiegoś jednego, znaczy dwóch rolnika, jeden zakład pracy jakiś, na przykład chatę zbieracza, tak jak mówiłem. Dzień dobry. Nie. There's nothing like the crackling of the cozy fire to make you forget you're sleeping outside today. No cóż. Life is brutal and full of zasadzkas. Że tak powiem. Niestety nikogo tutaj nie ma ciekawego. Gilbert. Ach, to ty jesteś tu szefem. Nie tak lubię siebie nazywać, jestem bardziej opiekunem, administratorem. Biorę odpowiedzialność na swoje barki, bo ktoś musi. Nie dążę do władzy. Zaufaj mi, nadal jesteś tu szefem. Po prostu dobrym szefem. Co możesz mi powiedzieć o skałkach? Jesteśmy najmłodszą, jednocześnie najbardziej dochodową wioską Starorzeczu. Być może dlatego nie lubi nas zarówno Klonica, jak i Ostoja. Ale chociaż nie za bardzo nas lubią, to i tak nienawidzą siebie o wiele bardziej. Okej. Czy nie powiedzieliby tego samego, być on najbardziej dochodowym? Nie mam wpływu na to, jakie kłamstwa sobie wmawiają. Żyjemy w epoce kamienia i metalu. I to właśnie mają do zaoferowania skałki. Gdybyśmy nie byli zmuszeni dzielić się naszymi towarami ze stolicą, stalibyśmy się już prawdziwą potęgą w królestwie. A może czas pokaże. Dobra. Tu widzę questa jednego, to sobie go zaraz ogarniemy, ale przede wszystkim chcę porozmawiać z tobą. Cześć! Nie masz tego, czego ja potrzebuję, dobra, to nie będę z tobą rozmawiać. Kto ma tutaj questa? Ty masz tu questa. Siemasz? O ja, ktoś leży. Cześć. Wszystko w porządku? Wyglądasz naprawdę blado. Nic nie jest w porządku. Moja żona jest strasznie chora. Jest tak słaba, że nie mogę odejść od niej po lekarstwa. Nie wiem, co robić. Po pierwsze, przestań się trząść, żebym mogła cię zrozumieć. Co się dzieje? Jest rozpalona gorączką, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Jest tak gorąca, że trzymanie jej za rękę jest niemal bolesne. Próbowałem ją ochłodzić szmatami nasączonymi zimną wodą, ale to tak daremne, jak prażenie śniegu w piecu. Naprawdę poważne, musimy obniżyć jej temperaturę. Wiem, ale boję się zostawić ją tu samą. Pomożesz mi zdobyć lekarstwo? Proszę, zrobię wszystko. Oczywiście, czego potrzebujesz? Proszę, wiem dokładnie, co ją wyleczy. Moja rodzina Dobra, do rzeczy. Co to jest? Borsucze sadło. Jesteś pewny? Piastowi jest naprawdę utalentowany cyrulik. Może ma jakieś nieco bardziej nowoczesne środki? Nie, ten człowiek to szarlatan. Nie chcę, żeby miał cokolwiek wspólnego z moją drogą Roną. Proszę, smalec to jedyny sposób, żeby jej pomóc. Wystarczy mieć tego dość i poprosić Sławomirę, żeby zrobiła z tego lekarstwo. Ona zna przepis. W porządku, zrobię jak chcesz. Skłam, okej, nie będę w to mieszać sedowina. Czyli co mam zrobić? Tak naprawdę? Idź do sedowina. Dobra, czyli będę musiał się tam przejść. Nie ma najmniejszego problemu, zrobimy to kiedy indziej. Borsucze sadło, upoluj borsuki, zanieś Hermowi lekarstwo. Dobra, to kiedyś to zrobimy. W tej chwili mamy większe zmartwienia, w każdym razie musimy dotrzeć do naszej osady. I byłbym rad, gdybyśmy, kurczę, jednak przeżyli tę podróż. A właśnie, czekaj, ty. Dawaj szybką podróż do tamtego drugiego miasta. To się miasto nazywa Ostoja. Potrzebuję podwózki do Ostoi za 240. Co ty gadasz? Ty aż tyle pieniędzy chcesz za to? Ale zdzierstwo.
Zdzierca, wydrzygrosz i krwiopijca. Dobra, pokaż mi w takim razie. Rzadko żeśmy tu bywali i nie do końca pamiętam, gdzie były te nowe ludki. Tutaj są. Dzień dobry. Hej. Kurczę, wydobycie i ten. Czy będzie warto szaleć, tak? A co tutaj mamy za questo? Kto tu ma questa? Halo? Siemasz. Czym ci mogę pomóc? Potrzebuję tego. Najpierw te komary uprzykrzają mi życie, a teraz moja żona oszalała. Ostatni raz była tak podekscytowana podczas naszego miesiąca miodowego. Nie rozumiem, co się dzieje w jej głowie. Dlaczego po prostu nie porozmawiasz? Nie rozumiesz. Próbowałem, ale... Znów zostałem ukąszony przez jednego z nich. Słuchaj. Chcę adoptować dziecko. Mimo, że nie mamy już miejsca i ciągle jesteśmy kąsani przez te małe, bzyczące potwory. Okej? Okay? Na szczęście nie tylko ona chce przyjąć do siebie. Maluszkiem interesuje się... ...także żona Bronmira, Żywia. Wiem, że Ostoja przyjmuje wszystkich, ale wolałbym, żeby trafił do innej rodziny niż nasza. Tak będzie lepiej. Zrób mi przysługę, porozmawiaj z nimi, dobrze? Zapytaj ich o dzieciaka o imieniu Janek. Nie dziwię się, nie winię cię, jeżeli nie czujesz się na siłach. Lepiej nie przyjmuj dziecka. Nie ma problemu. Porozmawiam z tymi dwiema aspirującymi matkami i zobaczę, co mają do powiedzenia. Boże, co to jest? Ciekawy przypadek lokatora beczki. Czekaj, czekaj. Gdzie one są? O, co to za labirynt w ogóle? Kto to wymyślił? Witaj, mały człowieczku. Okej. Hello there. Jak się masz? Długo błąkałem się po okolicy, zanim znalazłem tę wioskę. Cieszę się, że w końcu jestem bezpieczny. Mieszkańcy zaoferowali mi pomoc, ale wciąż zastanawiają się, co ze mną zrobić. Przyszedłeś sam? Jak przetrwałeś? Nigdy nie miałem rodziny, więc podróżowałem z karawanami albo kupcami. Jestem mały, więc nikomu nie przeszkadzam. No rush, no responsibilities, no worries. A miałeś dużo szczęścia, młody człowieku. Dobrze, że nikt nie wymienił cię za worek mąki. Goodbye. Co? Przepraszam, czy ty w ogóle znasz tego dzieciaczka? Cześć, cześć. Czy widziałaś chłopca, który niedawno zawędrował do wioski? Ma na imię Janek i jest cudowny. Ten mały człowiek jest dojrzały i mądry ponad swój wiek. Szkoda, że nie mamy przy sobie takiego mądrego małego człowieka. Prawie nie znasz tego chłopca. Mogą to być pochopne wnioski. Nonsens. Spójrz na niego. Promienieje inteligencją. Jest w nim więcej mężczyzny niż w moim krzepkim mężu. Na pewno przyniesie mi szczęście. Ja go potrzebuję. Przede wszystkim nie musiałabym już pochylać głowy ze wstydu przed innymi kobietami. Nawet nie wiedzą, jak wygląda mój żałosny mąż. Skoro nie opuszcza tej śmierdzącej przystani. Ciężko, ciężko. Czy uważasz, że nadajesz się na mamę zastępczą? Oczywiście, wychowałem już jedno dziecko, które nie wyszło z mojego łona. Radomile. Była potworem. Tej dziewczyny prawie nie było w domu. To była droga przez mękę, aby cokolwiek jej przeszło przez głowę. Poświęciłam tyle czasu i nic z tego nie wyszło. Janek będzie inny. Ja tu widzę tak, że ona próbuje sobie jakby tego męża zrekompensować. Weź to pod uwagę, jeśli chłopak jest taki mądry, nie będzie chciał paradować z tobą jak pokazowy kucyk. Myślę, że zależy ci tylko na rozwiązywaniu własnych problemów, a zapomniałaś o tym wszystkim o młodym. Przemyśl to. Dokładnie. Żywia. Witaj w najmilszym miejscu w całym Starorzeczu. Właśnie dowiedziałam się, że mamy nowego potencjalnego członka naszej społeczności. Małe dziecko trafiło do Ostoi.
Dlatego tu jestem. Czy sądzisz, że podjęłabyś się wychowywania kolejnego dziecka? Oczywiście, jestem doświadczoną mamą, mam już dwójkę własnych dzieci. Ostoja nigdy nie odmawia potrzebującym. Nie wybaczyłabym sobie, gdybym złamała tę zasadę. Tak, to jest cały sens naszego istnienia tutaj. Biedaczka z pewnością wiele przeszła. Taka młoda dziewczyna nie powinna być sama. Tutaj będzie mogła żyć spokojnie, nie przeszkadzając nikomu. Nikt nie będzie jej pytał o pochodzenie ani o rodziców. W Ostoi wszyscy jesteśmy równi, zwłaszcza, że ja i mój mąż Bronimir rygorystycznie przestrzegamy lokalnych zasad. Okej. Okay. Taka młoda dziewczyna nie powinna być sama. Właśnie, ty, ale dziecko jest chłopcem, ma na imię Janek. Widziałaś go w ogóle? Nie miałam jeszcze okazji, ale czy ją zobaczę, czy nie, nie zmieni mojego stosunku do tego dziecka. Ostoja jest otwarta dla każdego. Naprawdę powinnaś dowiedzieć się czegoś o dziecku. Wychodzę. Co jest? To jest strasznie dziwna społeczność ogólnie. Ty, byku, bo ja nie wiem, czy to nie lepiej będziesz, jak będziesz mieszkał w beczce. Cześć. Dzień dobry pani, stoję tu już dłuższego czasu. Miejscowi po prostu wytykają mnie palcami i mówią, że trwa debata, do którego domu mnie umieścić. Każą mi poczekać, ale jestem bardzo głodny i spragniony. Czy chcesz powiedzieć, że kłócą się o twoje wychowywanie i zapominają cię nakarmić? Może są zajęci, nie chcę być ciężarem, ale naprawdę jestem głodny i spragniony. Czy mogłabyś mi przynieść trochę chleba i kilka kropel wody do zwilżenia ust? Umrzesz z głowy, zanim zdecydują. Z głodu, zanim zdecydują. Martwy, nie przydasz się nikomu. Znajdę ci coś do przekąszenia. Nie wchodź nikomu w drogę i nie wyrządzaj krzywdy. Czy tak wyglądały te zasady? Żałosne. Nakarmię cię, chłopcze. Dobra, umrzesz z głodu, nim zdecydują. A czego ty chcesz? Aha, bułka pszenna i jakieś coś. O, to pewnie. Na pewno to zorganizuję tutaj. Kucharza chyba nawet nie ma żadnego, nie? Czy jest? Budynki mnie nie interesują. Mnie interesują ci ludzie, którzy tu są. Nie ma żadnego. Świetnie. Dzikie zwierzęta, pułapki, hodowla, rolnictwo, wydobycie, domy, wszystkie budynki, zadanie, ludzie, główny. Dobra. No to co? No to ja tak naprawdę nie będę tu kombinować. Wrócimy tu kiedyś. Tam. Dobra, już się tam nie wymądrzaj. Chyba, że potrzebuję podwózki. Dobra. Od razu zróbmy sobie te dwa questy. Cześć. Bułka pszenna i suszone mięsko. Dobra, jakieś tam zaraz ogarniemy. Nie zmienia to faktu, że... Najpierw to. Boredom is a silent killer. Czekaj, to mamy przez to, no dobra, to nie teraz. Strasznie... Czemu są aż trzy tutaj te miejsca? Czekaj. Ty, cześć. Rona w skałkach jest chora, potrzebuje pomocy. Jak wydaje się być z nią problem? Szalejąca gorączka, mąż mówi, że nigdy nie widział jej w takim stanie. Cóż, rozumiem. Zazwyczaj podwyższona temperatura ciała podczas choroby jest pożądanym efektem. Oznacza, że ciało walczy o powrót do zdrowia. Obawiam się jednak, że zbyt wysoka gorączka może być śmiertelna. Nie możemy pozwolić jej umrzeć. Musi być coś, co możemy zrobić. Mam eliksir, który może pomóc obniżyć jej temperaturę, ale nie mogę zagwarantować żadnych rezultatów. Ciężko jest leczyć kogoś pośrednio. Ale na razie nie stać mnie na wyjazd do skałek. Mam tu własnych pacjentów, którzy potrzebują mojej pomocy. Niemniej jednak oto mikstura. Darmowa. Mam tylko nadzieję, że kobieta wyzdrowieje. Dziękuję, Sedowinie. Pójdę prosto do niej. Jestem pewna, że zadziała lepiej niż to, co zasugerował mąż. Dobra. Teraz znajdźmy tego chłopka, który handluje jedzenie. O, żeś sobie z dynki. Przedzwoniła.
Nie ty. Nie jest ten chłopak od jedzenia. Dobra, moi drodzy. Ja nie będę tego przedłużać. Którą mamy godzinę w ogóle? 18.13, dobra jest. To w takim razie co? Kładziemy się spać. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej.